Wojtek pewnie będzie chciał pocisnąć mi za to, że powiedziałem, że nie mógł powiedzieć. Nie, ja właśnie dzwonię, Michał, zapytać się, czy wiesz, w jakiej sprawie dzwonię. W jakiej sprawie? Znowu kortyzal do góry. Nie, no stary, wiesz, uważam, że trzeba mieć dystans, wszystko jest zabawne i tak dalej. O Jezus, ale chyba stary, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to, co powiedziałem, to jest coś, co ugodziło ci, Cezary. Nie, rozumiem, co też jest zabawne, rabarbowe i tak dalej, te sprawy, to jest wszystko śmieszne, ale uważam, że to, że powiedziałeś, że wystąpiłem w jebanej reklamie i ten pierdolniaty gola, no, Jezus Maria, przecież to, stary, to jest tylko i wyłącznie dystans, Wojtek, ja widziałem, stary... To było niesmaczne, jedyne. Dobra, przepraszam w takim razie, że to powiedziałem. Było to nawiązanie w kontekście do tego, że Marcin zrobił gry z batona. Nie mieszaj mnie z tobą. Pozdro, Wojtek. I powiedział, że jest przepyszny. I stary... Ja to widziałem, ale... Dobra, to w takim razie, okej, uważam, stary, tak samo myślałem, stary, że cię to nie dotknie. Jeżeli cię to dotknęło, przepraszam i tyle. Mordo, zwy, całe życie mnie nic tak nie dotknęło jak to, że powiedziesz, że pierdolnięty gola, który wystąpił w zjebanej reklamie, nie mówiąc rozumiesz? Ale stary, kurwa, przecież to nie było... Ja pierdolę, nie? Nie, ale da się w kuluarach wyczuć napięcie pomiędzy tymi dwoma wodarzami. Ta kropla, która przelała tą czarę kiedyś. Teraz właśnie nie mamy z nami napięcia, jest spoko. Ach, dobra, nie chcę mi się mówić, stary, bo... Dobrze, uważam... obejrzysz sobie i przemyślisz to potem, czy to było spoko, czy nie spoko. Stary, przepraszam, ja się jeżeli tutaj, się dotknęło... tylko oglądać. Dobrze, ale znajomi mi to wysyłają, mówią, co ty mówisz, wiesz, co chodzi, to jest takie, uważam, lekko niesmaczne. No trzeba mieć dystans, to jest zabawne, ja się śmieję z tego całe życie, ale uważam, że to było troszkę przesadne. Nie miało cię to, stary, urazić. Uważam, stary, że... Sam powiedziałeś, że miało poddymić, no to poddymiło przecież, nie? Dobrze, jest skurwiony gola. Ja jest myślę, ta że... takiego tak, jest, serii, jest, no, jest to coś, ale, inaczej, ale trzeba przyznać. Słuchajcie, cześć. Biorę jest, drugiego, twoje zdrowie, nie kłóćcie się, to chłopaki. To jest stary, to jest jakby... rozumiem, że mogłem przesadzić. To jest stary... jak sobie teraz to przemyślałem, to rzeczywiście nie musiałem używać takiego epitetu. Było to powiedziane, może stary... Może pierdolnięty gola było troszkę za dużo, wiesz, o co chodzi? No to we flow programowym, w momencie, gdy stary tworzy się coś takiego, taki format jak tutaj, okej, jest mi trochę wstyd za to. Ja wcale nie wiem, jaki to jest format, na czym polega, stary. Tak, tylko uważam, że jakby ja ci, stary, totalnie nie bronię, wiesz, ugadzać mnie, tak samo jak, no sam wiesz, że stary... Tylko ja nie mam takiej możliwości, bo siedzę tutaj, ale siedzisz tam. No to wpadnij na program kiedyś i możemy razem coś poprowadzić. No to... Nie, no to może kiedyś wpadnę, to zrobimy sobie roast. Ale wiem na przykład, że na spontanie... Kurwa, roasta MMA. Możemy zrobić roasta i możemy też... No ale co na spontanie? Jest na przykład projekt Spontan, gdzie jakby motywujesz też Guzika, żeby w jakimś tam stopniu mi dopierdalał. I wiem, że ale... na imprezie, stary... Mordo! No wiem, Guzik? Że bombardera, a pierdolnięty gola to są no dwie właśnie, różne rzeczy. Nie, u nas, ja się z tym nie zgodzę, bo Wojtek... Nie zauważam ze strony Wojtka, że się w przestrzeni publicznej trafiają rzeczy, że ty, że on w ciebie jakoś wjeżdża. Może się śmieje bardziej, ale od ciebie da się czasami wyczuć, że wpierdalasz się w tego gole i lubisz mu wpierdolić szpilę i nie tylko taką na śmiechu, tylko lubisz taką wpierdolić szpilę, żeby trochę zabolało. No to jest takie niesmaczne, to wiesz, to może się śmiać, że łabał, że kurwa ratunku, to mnie też bawi. To ale ja nie powiedziałem w ogóle o zjebanej reklamie, bo nie wiem, czy... Mordo, powiedziałeś, że pierdolnięty gola w jakiejś zjebanej reklamie. Nie umie powiedzieć R, bo nie umie powiedzieć R. Pierdolnięty. No pierdolnięty gola, bo nie umie powiedzieć R, no kurwa. No kurwa, stary, było to no, niesmaczne, ale chodziło tutaj, stary, o spicy, kurwa. Dymy, że pozytywny trik. Ale stary, nie miałem... Mordo, ja mógłbym też powiedzieć dużo różnych epitetów dziwnych o tobie. Wiesz, ale dobrze. Nie mówię tego w przestrzeni publicznej, stary. No dobra, nikt ci nie no, broni. No to nie. Prawda. Lekki pot pojawił się na skroniach u Michała. Nie chciałem tego mówić na głos. Leciutkie zapocenie, podgrzanie atmosfery. Szczerze rozumiem. Poprosimy make-up. Nie, ale nie, bo wiadomo, że ja sobie zdałem sprawę, jak teraz rozmawiałem z Wojtkiem, że rzeczywiście było trochę takie faux pas, stary, że te...
Mogłem tak nie powiedzieć, stary, za co cię przepraszam. Wydaje mi się, że przesadziłem, przepraszam publicznie. Fajnie, bo przynajmniej trochę żeśmy Wojtas poddymili. Wydaje mi się, że nie było to wcale ustawione wcześniej. Nie było, on teraz próbuje wybrnąć. Parasol robi fuj teraz. Ale Wojtas, chcę ci tylko powiedzieć, że znasz mnie, stary, wiesz, że wiele razy, stary, powiedziałem, stary, różne gdzieś tam nawet gorsze rzeczy. No i wiesz, jaki, stary, jest nasz humor, mój humor, stary, i kurwa... No tak, między sobą spoko, tylko ja nie mam możliwości nawet odpowiedzi, wiesz, co chodzi. Słuchaj, zróbmy tak, Wojtas, zapraszam cię, stary, na, nie wiem, będziemy robić jakiś następny program, gdzie będzie, stary, więcej osób. Wpadnij tutaj też, stary, zrobimy sobie podwójny program, powyzywamy się, stary, na przykład na żywo, ty będziesz miał, stary, możliwość mnie też pociśnięcia. Możemy zrobić jakiś roastik. Nie, to jest roast, to jest genialny pomysł. Ja się jaram, jak coś mogę w to wierzyć. Możemy. Ja się na to piszę, tylko mówię, że miał też możliwość odpowiedzenia. A jak siedzę w chacie i się skurwia, mówię, no muszę zadzwonić, bo kurwa, stary, no. Ale stary, dobra, to ja chcę ci powiedzieć, że ja na przykład mam tak, że trochę to wykorzystuję właśnie, nie? I to jest może chujowe, bo ja to wykorzystuję, że zawsze w jakimś programie, czy gdzieś, gdzie mam opcję, stary, gdzieś się tam uszczypnąć, to powoduje to we mnie taką chorą, stary, radość, że później... A skąd musi być jakieś nacechowanie? Dlaczego? Bo to mnie ciekawi, skąd się to bierze, nie? Podgryzamy się już od jakiegoś czasu, jakby z Wojtasem, chociaż ostatnio jest super, ale zawsze gdzieś tam ten pstryczek taki, kurwa... publiczny, no może to nie... No jest, ale no, to jest spoko, no, on na przykład, no dobra, no Wojtas, słuchaj, Wojtas na przykład wstryka mnie teraz za pośrednictwem guzika i jestem bomboniarką. Ale to jest Wojtki, coś innego, no. Powiem, może coś byliśmy, innego, ale... Byliśmy w klubie, ale słuchajcie, bo chwila, no. Bo ja guzika nie namawiałem, żeby on cię, swojej cię spontan w jakikolwiek sposób wyzywał do walki, czy przezywał. On się napił, on bardzo mu zależy na tym, bo on ma też po tej przerwie lekki uraz. I zaczął tobie cisnąć po prostu, ale ja nic nie mówiłem, nie namawiałem go do tego. Bomboniera w strachu! Bądź nie był przy tym. Bomboniera jest w strachu, ale, myślę. No dobra, no w każdym razie jakby, żeby podsumowując i zakopując ten topór niezgody, stary, tą kość niezgody, przepraszam Wojtek za to, że powiedziałem to dosyć jakby mohamsko. Lekkomyślnie. I lekkomyślnie. Okay, dzięki wielkie, przyjmuję, przeprosiny. Nie mam tobie już tego za złe, a swoją drogą, to jeżeli chodzi o Rafona, no to mamy dobry kontakt. Bardzo mi przykro, że projekt Chudy Byk się rozpadł, bo był naprawdę zajebistą przygodą. Teraz zrobimy spontan, który jest też mega zajebistą przygodą, bo lubimy podróżować. Jutro stary wychodzi najmocniejszy odcinek historii spontanu. Naprawdę pojebany. I też przy okazji powiem, że na 200 tysięcy subów bierzemy jednego widza, który subskrybuje nasz kanał na wyjazd. No to jest fajne, to jest dobre. To jest fajne. To jest fajne. Także zapraszam, dajcie suba, bo będzie. Ale to akurat co w jutrzejszym odcinku wyjdzie, kurwa, na nie, no to jest strasznie grube, nie? Jest pojebane. Ja byłem przerażony, jak to usłyszałem. Musicie zobaczyć minę Błyskiego, jak się dowiedział o tej informacji. No ja to wiem, zobaczycie. To chodzi o Donie, nie? No Donie, no ja byłem w szoku, ja nic nie widziałem. Ale no. Mocno. I też pytam widzów tutaj, czy chcielibyście zobaczyć guzika na gali Fame. To jest osoba, która walczyła na pierwszej gali w walce wieczoru z Bogdelem i chciałaby się znowu pojawić. Jeżeli chcecie, to napiszcie, bo kurde, myślę, znaczy, że on ojciec dał dużo na to. To jest ojciec Freak Fighter. Ogólnie chcę powiedzieć, że guzik to jest... No można, Wojtek, tak powiedzieć trochę, że guzik rozpoczął. Miał duży wpływ, miał na to, że powstała gala Fame, bardzo duży. No to jest ojciec Freak Fighter. Ja myślę, że jakby Wojtas to było to ognisko, takie drewno, nie? Później, które dorzucało... Myślę, że guzik był troszkę drewnem, a ja byłem tą rozpałką z tobą. Albo tak. W sensie, tak. Ale też guzik... trzeba pamiętać, że dużo osób ma pomysły, a ostatecznie to chodzi o realizację, nie? Bo takie rzeczy też wymyśliło pewnie... Ja miałem jedną rzecz. Jarając Gibona. Kiedyś, wiesz. Ale miałem jedną rzecz, panowie, za którą naprawdę się podziwiam, to determinację, królewską determinację. I Michał to wie. Ale co, jeszcze raz? Że miałem królewską determinację przy tworzeniu Fame'u, nie? Ty to wiesz, stary. Ja wiem, stary, znaczy jeżeli potrzebujesz docenienia, jakby to jakby ja to szanuję, stary. Nie, nie potrzebuję, tylko właśnie mówię, że no... Tak mówisz to w takim stylu, jakbym
No wiesz, no nie wiem, czy mam ci też kwiaty przynieść, czy co? Dobry, wchuj była, telefon. Była determinacja ze strony Wojtka, ale o tym starym nie gadałem, że jak my z Meduzą ale i... Ale przecież nie potrzebuję twojego tonacku, wiesz, słowa uznania, tylko powiedziałem. Tylko powiedziałem, ale to jest kombinacja, mordo. Jakiś kurwa glitch w scenariuszu. Ale nie, ogólnie, no ja serio gadam na wywiadach, że jak my szukaliśmy klauna z Koszalina, no to jest kurwa prawda. Wojtek uganiał się za mną, żeby stary dopiąć projekt. No i się udało, no ja. Ja szukałem innego klauna wtedy. Ej, ty też kurwa szukałeś klauna, wiesz o tym, nie? Tak. On to zrobił, że Stifera fejka. A, myślałem, że chodziło o ciebie, jak się uganiał. Mówię, że Boxdela szukałem. No, to był punchline! Bang, bang, bang! To był rąski, kumasz. W tym momencie, czyli nazwałeś mnie klaunem, czyli ja nie cofam. Nie, ty szukałeś stary. Jednego klauna, stary, a ja szukałem drugiego klauna, żeby galę stworzyć. Słuchaj, kuwa. Nie wkuwiaj mnie. Ej, ale Wojtek, musimy zajebać kiedyś stand-up. No spoko, to zajebiemy. Zrobimy no, to stary. Stand-up. Zrobimy to stary. Ja już wam nie przeszkadzam, macie fajnego cage'a, się tutaj pieprzyłem, ale mówię, chciałem zadzwonić, bo czułem taką potrzebę. Wiem, poczułeś lekkie zażenowanie, stary, właśnie tekstem, który wyszedł. Delikatnie tak, delikatnie tak. Także pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie suba na spontanie, bo tam jest kurwa troszkę niedoceniony format, a uważam, że naprawdę to jebany. Kurwa, ale każdy kupujcie pay per view bilety, bo będzie dojebana gala. 80% tego telefonu to był wypromowanie projektu spontan. Nie, to było moje wkurwienie. I kupujcie pay per view bilety, bo naprawdę będzie zajebista gala i się już nie mogę doczekać. Historyczna, zapomniałeś dodać. Historyczna jest zawsze, z Transrzeszu Katowic. Najlepsza karta chyba. Zobaczymy. Trzymaj się, Wojtek. Ogałniemy to. I teraz mi onaj. To był pierdolnięty gola. Nie wiem, kurwa, popierdoliło go chyba. Nie, dobry telefon. Nie, ale, dobry, nie, ale szczerze, telefon. Jak sobie teraz tak o tym pomyślałem, to nie, no. Jesteśmy dojrzałymi ludźmi, tak? Chociaż